Państwa dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją tego, co, o czym Państwu mówiłem poprzednio, mianowicie mówiłem tu o pewnych, rozpocząłem poprzednie spotkanie o tym, że w naszym prawie i w życiu występują pewne tak zdarzenia, które nazywamy kontratypami, to znaczy, mimo że mają one charakter czynów zabronionych, to jednak nie są przestępstwami. Mówiłem tu o obronie koniecznej, o tym, że ustawodawca w artykule 25 Kodeksu Karnego stwierdza, kto w obronie nie popełnia przestępstwa, ten, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro osobiste lub innych osób, życie, zdrowie, mienie i nie popełnia przestępstwa, czyli jak gdyby czyn ten ma charakter czynu zabronionego, jest czynem bezprawnym, a mimo to ustawodawca uwalnia y, osoby. Osoba, która w tej obronie koniecznej zastosuje środki obrony innych, innych dóbr własnych lub cudzych, uwalnia go od tej bezprawności i od odpowiedzialności karnej, stwierdzając, nie popełnia przestępstwa. Proszę Państwa, ale zbliżoną instytucją, a jest ich w naszym prawie kilka, mianowicie zbliżonymi, Instytucjami prawnymi i zdarzeniami są także inne. Mianowicie stan wyższej konieczności i takie zachowania, takie zdarzenia, które noszą miano siły wyższej, vis absoluta. I o nich będę Państwu starał się dzisiaj powiedzieć. Jeżeli Państwo wrócicie do tego tematu obrony koniecznej, to łatwo się przekonać, że nie jest to problem taki prosty, że jest on problemem kontrowersyjnym i także w orzecznictwie. <laughs> Przepraszam, co już mam zrobić? Proszę Państwa, także w orzecznictwie, jeszcze raz powtórzę tylko, że jest to problem i obrony koniecznej. I innych, tak jak siła wyższa czy stan wyższej konieczności, są to problemy kontrowersyjne nie tylko w doktrynie, ale są one kontrowersyjne także w orzecznictwie sądowym i w orzecznictwie Sądu Najwyższego, mimo że tu w odniesieniu do Sądu Najwyższego możemy jednak przyjąć taką tezę, że są one zbieżne i mniej, prawda, mniej rozbieżne w swoich ocenach właśnie tychże stanów, tychże zachowań. Proszę Państwa, stan wyższej konieczności uregulowany został w artykule 26 kodeksu karnego. Proszę Państwa, gdzie czytamy w paragrafie pierwszym, że odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Proszę Państwa, to jest ta zasada y, y, ogólna y, y, odpowiedzialności za przestępstwa, y, za czyny, które mają charakter bezprawny i są przestępstwami. Bowiem już w artykule 26 tegoż, arty, tegoż kodeksu, w paragrafie pierwszym, możemy przeczytać, że nie popełnia przestępstwa kto działa. W celu uchylenia bezpośredniego be niebezpieczeństwa grożącemu jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Proszę Państwa, istnieje to wyraźna różnica między tym, kto działa w obronie koniecznej, bo tam jest to prawo naturalne, każdy ma prawo się bronić, mienia, zdrowia, życia, tu natomiast muszą. Wystąpić pewne okoliczności. Czyli nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobro chronionemu prawem. Proszę Państwa, nie popełnia przestępstwa także ten, paragraf drugi, kto ratując dobro prawem chronione w ramach. Określonych w paragrafie pierwszym poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego. Po bronie koniecznej mogliśmy się bronić. Mogliśmy zastosować każdy środek, mogliśmy zastosować środek nawet niewspółmierny do potrzeby, w tym, do odparcia tegoż ataku. Tu natomiast, proszę Państwa, ustawodawca stwierdza, że poświęcamy jedno dobro dla ratowania drugiego dobra w stanie wyższej konieczności. Ale to dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego. Jest to, proszę Państwa, jak już mówiłem, jeden z kontratypów prawa karnego, stan wyższej konieczności, działanie w ramach dozwolonego ryzyka, działanie sił przyrody. Siła wyższa, działanie zgodnie z uprawnieniami, na przykład działanie policjantów, działanie strażników miejskich, proszę Państwa, a to także uprawianie sportu. Na przykład zwróćcie Państwo uwagę, że w wielu przypadkach poświęcamy jedno dobro dla ratowania dobra, dobra innego. Muzyka proszę Państwa, stan wyższej konieczności. To jest ustawowe dozwolenie wyrażone słowami przez ustawodawcę. Nie popełnia przestępstwa ten, kto poświęca dobro niższej wagi, aniżeli dobro ratowane, w sytuacji, gdy dobro ratowanemu grozi, grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo, którego nie można inaczej uniknąć, jak tylko poprzez uczynienie. Uszczerbku lub unicestwienie dobra poświęconego. Proszę Państwa, przykładów w życiu możemy tu bardzo wiele wskazać, ale spróbujmy do, do niektórych, kto, bowiem to nam jak gdyby wyjaśni czy ułatwi dalszą nasze, naszą rozmowę. Wskutek pęknięcia rury w bloku w mieszkaniu Jana D leje się woda. Proszę państwa, Jan D. próbuje y, sąsiada y, w jakiś sposób uruchomić, stuka do drzwi, dzwoni, niestety nikt nie odpowiada. Jest wieczór, jest późno. Co robi Jan D. Proszę państwa w tej sytuacji? Otóż jest zagrożone dobro, dobro jego mieszkania, bo on mieszka pod tym właśnie mieszkaniem z pękniętą rurą. Tak, jest zagrożone, są zagrożone dobra innych lokatorów tego bloku. Co robi Jan D. No to włamuje się do tegoż mieszkania, gdzie ta rura pękła, oczywiście nie będąc jeszcze świadomym tego, że ta rura pękła. Włamuje się, niszczy drzwi, wyłamuje zamek. Proszę państwa, wyrządza szkodę. To jest jeden z czynów zabronionych, prawda? Wyrządza szkodę. Po drugie, Jan de wchodzi do cudzego mieszkania bezprawnie narusza mir domowy, czyli popełnia, proszę państwa, następny czyn bezprawny, czyn zabroniony. Ale ustawodawca, proszę państwa, mówi tak: czy ty ja nie będziesz mógł powołać się na stan wyższej konieczności i nie będziesz odpowiadał za uszkodzenie cudzego mienia, ani za naruszenie tego miru domowego. Proszę Państwa, do stanu wyższej konieczności, jak i do każdego innego kontratypu. Kontratyp, takie fajne określenie. Proszę Państwa, odwołujemy się tylko wtedy, gdy poświęcenie jednego dobra z dwóch kolidujących dóbr wypełnia znamiona jakiegoś typu rodzajowego przestępstwa i stanowiłoby. Czyn zabroniony, gdyby nie słowa ustawodawcy nie popełnia przestępstwa. Czyli to tylko w tej sytuacji, proszę Państwa, gdy mamy te dwa dobra i musimy jedno z nich poświęcić, one ze sobą, jak gdyby w pewnym sensie kolidują, by ratować inne. Proszę Państwa, taki, taki przykład chociażby. Pan pytałem pana redaktora, czy krawat mu, mu się podoba. Pan redaktor mówi, że, że tak, ale czy powiedział prawdę? To nie wiem, proszę państwa, powiedziałem, że to tak. To było takim stwierdzeniem, no ciesz się, mnie, że masz ładny krawat. Ale tu no, w jakiś sposób została ta wiarygodność, powiedzmy sobie, została naruszona, ale nie jest to, proszę państwa, prawem, prawem chronione. A gdyby ten krawat powiedzmy. Wypadek w tramwaju, czy w autobusie, czy na ulicy. Bierzemy krawat idącej osoby i związujemy rękę, po to by ta krew, prawda, nie uchodziła. Naruszamy czyjeś dobro. Wzięliśmy ten krawat bez, bezprawnie, zdjęliśmy komuś, prawda, go z szyi, tak by ratować inne dobro. Jakie inne? No, życie być może, a na pewno zdrowie tego, tego innego człowieka. Proszę Państwa, i. W tym pierwszym przypadku nikomu nie przyjdzie na myśl mnie powoływać się na stan wyższej konieczności, bo było, brak to było zamiaru jakiegokolwiek przestępstwa. Ale w drugim przypadku także. Przypuszczam, że nikomu nie przyjdzie do głowy temu właścicielowi krawata, by się powoływać na stan wyższej konieczności. Chociaż w życiu bywa, proszę Państwa, różnie. Otóż jakie są przesłanki? tego stanu wyższej konieczności. Przede wszystkim musi istnieć bezpośrednie niebezpieczeństwo grożące uszczerbkiem lub unicestwieniem dobra chronionego prawem. To niebezpieczeństwo może pochodzić skąd? No otóż może pochodzić z działania sił przyrody. Na przykład w czasie powodzi, w czasie wichury, proszę państwa, tak zachodzą stan powstają stany wyższej konieczności, gdzie możemy chronić cudzymienie, yy, poprzez to, że uszkadzamy prawda, inne. Ja przypominam sobie taką sytuację z tej powodzi, która miała miejsce w Polsce ileś tam lat temu we Wrocławiu, gdzie władze zastanawiały się nad zalaniem kilku prawda, wiosek czy terenów po to, by chronić miasto Wrocław właśnie przed powodzią. Proszę Państwa, ewidentny stan wyższej konieczności. Poświęcić władze chciały jedno dobro, Czyli łąki, rędziny, i tak dalej, może jakieś nawet domostwa tam gdzieś były, czy wioski dla ratowania znacznie większego dobra, jakim, prawda, było miasto Wrocław, ludzie, ich majątki, i tak dalej, ulice, to wszystko, co tam się w tym mieście znajduje. Typowy przykład, proszę Państwa, czyli to niebezpieczeństwo może pochodzić właśnie z sił przyrody. I tu w tym przypadku z tym mamy miejsce. Proszę Państwa, ale może pochodzić także z zachowania. Zwierząt, no, mamy agresywnego psa u sąsiada, który za każdym razem, gdy wychodzimy na ulicę, prawda, to próbuje nas gryźć, a może to się już zdarzyło. I, I następnym razem próbujemy dać mu odpór, czyli obronić nasze zdrowie przed agresywnym działaniem właśnie tego psa, i go uderzamy, czy strzelamy do niego. Taki pies traci życie i poświęciliśmy jedno dobro dla ratowania drugiego dobra. Ale to mogą być także zachowania człowieka. I bywa tak, proszę. Państwa bardzo często. Otóż te zachowania, proszę Państwa, nie muszą być bezprawne jak przy, przy obronie koniecznej. Także przy obronie koniecznej zamachowiec Musiał działać bezprawnie, a tu takich sytuacji nie musimy, proszę państwa, z takimi nie musimy mieć miejsca. Jeżeli jesteśmy w kawiarni i nagle pali się firana tej, w tej kawiarni, próbujemy to ugasić i zdejmujemy z wieszaka cudzy palto, i tym paltem, prawda, gasimy ten pożar, który mógłby zagrozić całemu budynkowi, całemu obiektowi ludziom tam się znajdującym. Poświęciliśmy dobro jedno, dla ratowania dobra innego. Był to stan wyższej konieczności. Proszę Państwa, ale to niebezpieczeństwo musi być także. Bezpośrednie, tak jak przy obronie koniecznej, czyli nie można a priori gdzieś organizować jakąś obronę przed cudzymi działaniami, tak dlatego że się spodziewamy jakiegoś tam zagrożenia. To Ta bezpośredniość musi grozić wprost dobru chronionemu prawem, musi stwarzać zagrożenie uszczerbku lub unicestwienia. No, o tej powodzi, proszę Państwa, we Wrocławiu już mówiłem, ale straż pożarna. W takim przypadku, co się przecież może zdarzyć dzisiaj czy jutro. Pali się budynek, straż pożarna podjeżdża wozami, aby ten budynek yy, no, gasić. ten pożar. Ten pożar ugasić, tak i niestety podjazd jest zablokowany, co się też zdarza. Strażacy przeciągają ten wąż gaśniczy po samochodach stojących właśnie tam gdzieś na parkingu, niszcząc te samochody przy tej okazji. Poświęcają dobro jedno, proszę Państwa, dla ratowania dobra innego. W tym przypadku to mniejsze, chociaż trudno powiedzieć, co tu jest. Ta proporcja, to wyważenie o tym będę jeszcze, proszę Państwa, mówił. Otóż Inną przesłanką, drugą przesłanką działania w stanie wyższej konieczności, proszę Państwa, to jest niemożność uniknięcia niebezpieczeństwa w inny sposób. Czyli tu mamy, tam przy obronie koniecznej nie było tej subsydiarności. Tu mamy tą zasadę subsydiarności inaczej niż przy obronie koniecznej. Czyli jeżeli możemy inaczej, to. Robimy to, proszę Państwa, inaczej. Jeżeli możemy ugasić pożar podjeżdżając z drugiej strony, to podjeżdżamy z drugiej. Chyba, że było to niemożliwe albo czas, prawda, spowodowałby znaczne straty, ale to znowu jest orzeczenie do sądu, proszę Państwa. Policjant zabija psa, który atakuje dziecko. A przecież policjant mógł to, tego psa odciągnąć, bowiem był przywiązany na smyczy do, do ogrodzenia. Ale czy musiał, czy mógł, proszę Państwa, to są już inne sprawy do, znowuż mówi do y, decyzji sądu. Proszę Państwa, ta przesłanka proporcjonalności, tu jako kolejna przesłanka, dobra poświęconego i dobra ratowanego, dobro poświęcone musi być w tym przypadku... Y, y, Powinno mieć niższą wartość od dobra, proszę Państwa, ratowanego, albo chociażby wartość równą, i wówczas zachodzi w stan wyższej konieczności. W tym przypadku, proszę Państwa, nie wyłącza to bezprawności, lecz wyłącza to winem. Paragraf drugi. I sprawca z tego powodu nie będzie podlegał odpowiedzialności. Proszę Państwa, jeżeli lekarz wezwany do wypadku na drodze, przyjeżdża i stwierdza, że ma trzech, którym powinien udzie trzy osoby, którym powinien udzielić pomocy, a ma jeden respirator, albo ma jedno urządzenie, którym może to zdrowie, to życie, czy zdrowie czy życie ratować. Lekarz musi wybrać w tym przypadku. Musi wybrać, którego będzie poszkodowanego ratował. Poświęca zdrowie jednego albo życie dla ratowania drugiej osoby. Nie ma innych możliwości w tym przypadku. Proszę Państwa, uratuje tą jedną osobę. Nie będzie tu winy z jego strony w tym przypadku. Przekroczenie granic obrony koniecznej zostało przez ustawodawcę określone w paragrafie trzecim artykułu 26. Sąd może zastosować, stwierdza się, nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, gdy sprawca poświęcił jedno z dóbr gdy niebezpieczeństwo jeszcze nie było bezpośrednie, albo gdy nie zastosował warunków proporcjonalności. Proszę Państwa, ten Janka, powiedzmy sobie, widzi z oddali psa tegoż sąsiada, o którym tu mówiłem, który niejednokrotnie ugryzł go w nogę. Wyjmuje wreszcie pistolet i strzela tego do zwierzęcia. Czy może powołać się na obronę stan wyższej konieczności? No nie może, proszę Państwa, bo niebezpieczeństwa ze strony psa w tym przypadku bezpośrednio jeszcze nie było. Dziecko tegoż Jana K. ulega wypadkowi. Jan K. postanawia, ponieważ pogotowi nie przyjeżdża, postanawia zawieźć to dziecko do, do lekarza, do, do szpitala. Ale niestety nie ma czym. Zabiera samochód swojej sąsiadki, tak, celem przywiezienia tego dziecka do najbliższego szpitala. Działał tu w stanie wyższej konieczności i nie poniesie odpowiedzialności za zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia, bo to tak da się to za. Yy, Podporządkować artykułowi 289 paragraf 1 kodeksu karnego. Zabór samochodu w celu krótkotrwałego użycia jest przestępstwem. Jan K. w tej sytuacji nie poniesie, proszę Państwa, odpowiedzialności. Ale gdyby przy okazji uszkodził ten samochód, czy będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną? O tym za chwilę. Proszę Państwa, jest tak zwany, y, ta, ta, ta instytucja nie jest instytucją, proszę Państwa, y, nową stanu wyższej konieczności. A Wyobraźmy sobie sytuację taką, my tu właśnie w Świnoujściu. Na morzu y, tonie statek, y, jest jedna kamizelka ratunkowa, której się trzyma człowiek, drugi próbuje mu tą kamizelkę odebrać. Czy działa? W stanie wyższej konieczności? A gdy odebrał tą kamizelkę i uratował swoje życie, a ta druga osoba zatonęła, czy działał w stanie wyższej konieczności? A może działał w obronie koniecznej? W tym przypadku? Zastanówcie się Państwo. Otóż nie są to proste rzeczy. Klauzula wyłączenia. Nie można powołać się na stan wyższej konieczności wyłączający winę. Kto poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić, nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste. Proszę Państwa, dotyczy to takich funkcji jak strażaka, jak policjanta, jak ratownika, na przykład. Oni nie mogą się powołać na stan wyższej konieczności ratownik, bo woda jest bardzo zimna. Nie ratowałem tego tam, który się topił, bo mogę się przyziębić tak ja jestem bardzo wrażliwy i mogę umrzeć, mogę zachorować. Proszę państwa, policjant nie może się powołać na stan wyższej również wyższej konieczności. Strażak nie może odmówić pomocy osobom w gaszeniu pożaru, w wyprowadzaniu ich z płonącego domu, bo Także narazi się na utratę na przykład zdrowia czy życia. Proszę Państwa, jest to ta, tak zwana klauzula wyłączenia. To wyłączenie wymaga narażania się na niebezpieczeństwo osobiste tej osoby, która ma szczególny obowiązek chronienia dobra prawnego. I nie dotyczy to. Oczywiście ostatecznie własnego życia. Nie mamy obowiązku, nawet ten strażnik, czy ten policjan, czy ten ratownik nie ma obowiązku narażać własnego życia. Lekarz odmawiający, proszę Państwa, pomocy choremu z powodu wysypki, bowiem to jest wysypka być może zaraźliwa, nie może powołać się na stan wyższej konieczności. No tak, skoro o lekarzach, tutaj y, 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 kilka przykładów. Zatem wydaje mi się, że stwierdza się w jednym z takich opracowań, że łatwiej wykonywać zawód prawnika niż lekarza, bo prawnicy wyznaczają zakres powinności lekarzy, a nie odwrotnie. Chciałbym Państwu tak. Trochę humorystycznie, a może i prawdziwie powiedzieć, że w średniowieczu wprowadzono zakaz grzywania lekarza na poświęconej ziemi. Jeżeli na przykład przeprowadził nieudaną operację, to powinien ponieść karę śmierci. No, coś w tym, proszę Państwa, jest dzisiaj ta klauzula, powiedzmy sobie, nie ma zastosowania. Mamy tą zatem klauzulę obowiązków, czyli dobra o różnych wartościach, tak gdy mamy chronić w płonącym domu ratować telewizor i... Starszą panią, no, ratujemy starszą panią. Zdrowie, życie, człowiek jest zawsze tu na pierwszym miejscu. Te dobra powinny być o równych wartościach, prawda? O tej desce mówiłem, tych dwóch rozbitków, jeden spycha drugiego, to wyłącza winę. proszę Państwa, ale ten drugi może zastosować obronę konieczną. Ten, który, bo on, ten, który się ratował i próbował tą deskę odebrać, no, chciał ratować swoje życie. Obaj nie mogli się na tej desce pomieścić, obaj by zginęli. Natomiast ten drugi. Ten, który na tej desce prawda, już był, ma prawo zastosować obronę konieczną w tym przypadku i nawet zabić tego, prawda? Wówczas wyłączy to jego, można powiedzieć, przepraszam, upraszczam jego odpowiedzialność karną. Proszę państwa, czym innym jest, powiedzmy sobie, Kwestia naprawienia szkody wyrządzonej przy stanie wyższej konieczności. Mówi na przykład artykuł o tym 142 już kodeksu cywilnego, już nie kodeksu karnego, że właściciel rzeczy nie może sprzeciwić się jej uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu, chyba że wartość dobra chronionego jest oczywiście i niewspółmiernie mniejsza, aniżeli uszczerbek, który mógłby ponieść właściciel wskutek użycia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy. Bo my tu zwykle w stanie wyższej konieczności korzystamy z cudzych rzeczy, z rzeczą rzeczy prawnie chronionych. No jest to to palto, prawda? Jest to własność. Może to być ten samochód właśnie tej pani, który zabraliśmy, aby zawieźć dziecko do szpitala. Czyli musi tu być ta współmierność, niewspółmierność musi tu wystąpić. Zgodnie z artykułem 363 kodeksu cywilnego właścicielowi należy się jednak odszkodowanie za ten uszkodzony samochód, za to prawda, wykorzystane do gaszenia ognia palto w kawiarni, ale od kogo? No od tego, kto tą rzecz zniszczył, czyli od tego tam Jana, który wiosł to swoje dziecko, od tego konsumenta w kawiarni, który wziął palto i gasił, prawda, tym paltem pożar, ale przecież on powie ja to czyniłem nie we własnej intencji, nie dla własnego dobra, ja chroniłem lokal, ja chroniłem to cudze dziecko, by je, by je zawieść. Oczywiście, proszę Państwa, beneficjentem takiego odszkodowania, czyli tym, kto, kto powinien to y, wyrównać to, tą szkodę wyrządzoną takim działaniem w stanie wyższej konieczności jest osoba która z tego odniosła korzyści czyli właściciel kawiarni y, mama dziecka tata rodzice prawda i tak dalej artykuł 757 kodeksu cywilnego o tym proszę państwa mówi a także y, można domagać się y, naprawienia szkody na podstawie artykułu 400, 438. i spróbujmy proszę państwa ten temat stanu wyższej konieczności w jaki sposób podsumować podobnie. Otóż paragraf pierwszy wyłącza bezprawność, paragraf pierwszy artykułu 26, czyli jest to ten kontratyp, wyłącza bezprawność działania w stanie wyższej okoliczności, wtedy, kiedy to dobro, dobro poświęcone jest dobrem mniejszej wagi. Proszę Państwa, ale także paragraf drugi wyłącza winę, mimo że te dobra mogły być równoważne, a może nie oczywiście równoważne, bo to trudno się zastanawiać, co jest ile warte w danym wypadku, czy, czy ta pirana, którą gasimy, czy, czy to palto. Cechą rozróżniającą te dwa stany jest proporcja pomiędzy wartością dobra, któremu grozi niebezpieczeństwo, i dobra, którego poświęcenie służy odwróceniu tego niebezpieczeństwa. W przypadku ratowania dobra wyższej wartości, czyn jest yy, legalny i prawnie dozwolony. Nie przysługuje na przykład tu obrona konieczna przed takim, który chce nasze palto wziąć. Gdy wartość, czy ten samochód, gdy wartość ratowanego dobra jest równa lub dobro poświęcone jest wyższej, lecz nie oczywiście wartości, stan wyższej konieczności wyłącza winę. Czyn jest, yy, proszę państwa, bezprawny. Przysługuje przeciwko niemu obrona konieczna, ale wyłącza on winę. W obu przypadkach sprawca może odpowiadać za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa i za nieumyślne zniszczenie cudzego, poświęconego dobra, jeśli swym zachowaniem wypełni znamiona czynu zabronionego. Nie można powołać się na stan wyższej konieczności, podejmując e, na przykład zabiegi w celu ratowania życia, jeśli pacjent nie wyraża na to zgody. Tu w tym przypadku znowuż do lekarza odnosimy ten temat. Zachowanie w stanie wyższej konieczności może polegać także na zaniechaniu, czyli na niewykonywaniu naszych obowiązków. Proszę Państwa, ze stanem wyższej konieczności i z działaniem w obronie koniecznej bezpośrednio związana jest instytucja, którą nazywamy siłą wyższą WIS Absoluta. Czyli występuje to takie działanie, które, które ma pewne cechy, proszę Państwa, i które uwalnia nas od odpowiedzialności, czy karnej, czy odpowiedzialności cywilnej. Stwierdzenie, taka maksyma po łacinie casus et major vis cui humana infirminatos raisitere, siła wyższa, to zdarzenie, któremu słabość ludzka nie może się oprzeć. Wiz absolutum, proszę Państwa, wiz kompulsywa to także przymus psychiczny, bo może być to także mieć cechę nie tylko takiego zdarzenia fizycznego. Proszę Państwa, to, to pewne zdarzenia, którego nie można przewidzieć, lub w żaden sposób nie można mu zapobiec. To, proszę Państwa, zdarzenie, któremu słabość ludzka, jak już stwierdziłem, nie może się oprzeć. Siła wyższa stwierdza się w języku angielskim act of good, wola boska, force, francuski force, czyli również siła wyższa, coś, prawda, co występuje poza nami. To zjawisko, które powoduje zwolnienie kogoś z odpowiedzialności. My się z tą siłą wyższą, proszę Państwa, spotykamy, chociaż nie zdajemy sobie, ale mówimy niejednokrotnie, a to siła wyższa, a ustawodawca w wielu przypadkach, lub z powodu siły wyższej, lub na skutek siły wyższej, ale nie wyjaśnia. Nie ma, proszę Państwa, żadnej definicji legalnej, czyli definicji ustawodawczej, która by mówiła, co to jest takiego ta siła wyższa. To określenie pewnej przyczyny sprawczej zdarzenia. Czyli to, że się to zdarzyło lub, lub sprawczym lub naturalnym, żywiołowym, nie do uniknięcia takiego, nad którym człowiek nie panuje. Proszę Państwa, do przykładów przejdę i już będzie nam, przepraszam, łatwiej rozmawiać. Otóż powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca. Proszę Państwa, to są zjawiska, których, które nie zawsze możemy przewidzieć. A którym naprawdę niejednokrotnie jest bardzo trudno się przeciwstawić, trudno jest im zapobiec. Dla przedsiębiorstw, proszę Państwa, komunikacyjnych na przykład, jest to ważna kwestia. Otóż no, nie, przewoźnik samolot nie poleci z powodu właśnie takich, takich zjawisk, jak huraganów, jak powodzi, prawda, i wielu jeszcze innych. Proszę Państwa, a prostszy przykład korek drogowy. Jesteśmy przewoźnikiem, mamy obowiązek dowieść towar na określony czas do określonego miejsca, wystąpił korek na drodze. Nie dowozimy, spóźniamy się. Odbiorca ponosi ogromne straty, bowiem on miał także jakiś tam kontrakt prawda, z kimś zawarty. Proszę Państwa, to wówczas jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności o ile oczywiście w kontrakcie, w umowie naszej na ten transport, na ten przewóz nie wyłączono właśnie tej siły wyższej. Terminu siła wyższa, termin siła wyższa nie obejmuje jednak takich sytuacji, które można było zapobiec, wiedząc o naturze jakiegoś zjawiska. Na przykład, proszę Państwa, nie można uwolnić od odpowiedzialności yy, yy, za śmierć dzieci yy, nauczyciela przy, czy przewodnika, który, wiedząc o tym, że w czasie burzy, w czasie błyskawic nie należy się chronić pod wysokim, drzewami chroni tamte dzieci przed deszczem. Biorą uderza, następuje śmierć dziecka czy dzieci. Proszę Państwa, nie może się powołać na tą siłę wyższą, siłę wyższą vis absoluta, bowiem mógł to przewidzieć, bowiem każdy przeciętny człowiek wie, że nie należy się chronić właśnie pod takimi drzewami. To było przewidzialne, przewidywalne i prawdopodobne. Proszę Państwa, siła wyższa ma istotne znaczenie w prawie cywilnym. Kiedy jej zaistnienie może wyłączyć przede wszystkim odpowiedzialność osoby za określone zdarzenia prawne. W kontaktach między przedsiębiorstwami siła wyższa zwykle uchyla odpowiedzialność za powstałą szkodę i nie pociąga za sobą zerwania kontraktu lub rozwiązania umowy. Chyba, że tak jak mówię, zawarto odrębne porozumienie, tak proszę Państwa, także w towarzystwa ubezpieczeniowe operują nam ubezpieczenie, od działania siły wyższej, zapewniając wyrównanie szkód, których normalnie nie ma od kogo dochodzić. No bo od kogo? Pana Boga, prawda, za to, że była błyskawica, czy, czy prawda, deszcz, ulewa i, i wiele jeszcze innych takich przypadków. Proszę Państwa, wykładnia językowa, na przykład artykuł 435, paragraf 1 Kodeksu Karnego, y, 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 pozwala na... Proszę Państwa, wyłączeni od odpowiedzialności posiadacza pojazdu, ponieważ powstały te szkody w sytuacjach, których on nie mógł przewidzieć, a którym nie mógł zapobiec. Mówi się tu o przedsiębiorstwach czy o pojazdach wykorzystujących siły przyrody. Czyli siła wyższa, proszę Państwa. Jednak zerwanie takiej instalacji, na przykład elektrycznej, w samochodzie nie może być powodem do powołania się na, na siłę wyższą, ponieważ to zdarzenie nie pochodzi z zewnątrz i samochody mają przeglądy. Dobry kierowca powinien sprawdzać te instalacje. W prawie cywilnym pojęciu to pojawia się często. Zwłaszcza, tak jak już mówiłem, przy sprawach o gdy ta siła wyższa jest powodowana, jest tym, tą przyczyną, proszę Państwa, powstania szkody. Przyjmuje się natomiast w doktrynie powszechnie, że siła wyższa, w doktrynie, czyli w poglądach naukowców piszących na temat prawa, że siła wyższa obiektywnie stanowi zdarzenie zewnętrzne, że powinno wystąpić niemożliwość przewidzenia tego zdarzenia, lub istnieje bardzo niski stopień właśnie prawdopodobieństwa pojawienia się, że istnieje niemożność zapobiegania, zapobieżenia jego skutkom. Uważa się, że te wszystkie cechy powinny wystąpić łącznie. Musi być zdarzeniem o nadzwyczajnych rozmiarach lub zasięgu wymykającym się spod kontroli. W orzecznictwie Sądu Najwyższego Z dwa jeszcze przytoczę tylko orzeczenia. Stwierdza się 2002 rok, że siła wyższa musi być zdarzeniem zewnętrznym w stosunku do powołującego się na nią podmiotu. To zdarzenie musi istnieć obiektywnie, musi być widoczne, musi być, musi być. Musi być Przewidywalne czy obserwowalne, przepraszam, dla przeciętnego obserwatora. Nie może być ta siła wyższa wytworem wyobraźni. No, nie doniosłem, nie dowiozłem, bo się obawiałem, bo prawda, różne takie wyobrażenia ludzie, my, my ludzie posiadamy. To nie tylko zjawiska przyrody, ale także działania człowieka, jak na przykład działania wojenne. Nie możemy wykonać zobowiązania na skutek tego, że gdzieś tam prawda, w Syrii trwa wojna. To działania także gwałtowne rozruchy. To także, proszę Państwa, akty władzy publicznej. I możemy sobie tu spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy mamy obowiązek wykonywać te akty władzy publicznej, które według wszelkich opinii powszechnej są aktami niezgodnymi z prawem, czy nie mamy takiego obowiązku. Na tym dzisiejsze spotkanie zakończę. Dziękuję Państwu.